Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony PTBoy Władek, czyli ja. Dziś mam przed sobą sporo nowości, które chcę razem z wami przetestować. Przede wszystkim zajmiemy się testem najnowszego, najgorętszego, świeżutkiego korektora ze Smashboxa. Linia Halo nazywa się on dokładnie Healthy Glow 4-in-1 Perfecting Pen. Ale to nie wszystko, do polskich Douglasów niedawno weszła marka Morphe 2, więc ją sobie też przetestujemy. Mam nowiutkie bronzery z MAC-a w dwóch formułach, też sobie sprawdzimy, i bazę wygładzającą z Dr. Jarta. Mam nadzieję, że o niczym nie zapominam, ale jeżeli nawet, to i tak w dzisiejszym odcinku to zobaczycie, także jeżeli macie ochotę właśnie poznać, jak te nowości będą się u mnie sprawdzać, no to zachęcam was do oglądania dalej. Naszym pierwszym produktem do sprawdzenia oczywiście będzie baza wygładzająca od doktora Jarta. Nazywa się ona dokładnie Pore Remedy Smoothing Primer. Na polskiej stronie Sephory za 30 ml kosztuje 155 zł. Jest to hybrydowa baza wygładzająca bez silikonu w formie primera i wodnego serum. W środku znajdziecie pantenol i kompleks łagodzący. No i dalej możemy przeczytać, że primer natychmiast tworzy gładką bazę bez porów, gotową na nałożenie makijażu. No i kolejne zdanie jest dla mnie trochę niepoprawne składniowo i go nie do końca rozumiem, ale i tak wam przeczytam. Primer poprawia efekt podkładu lub korektora koloru z różowawym, naturalnym i nieskazitelnym wykończeniem. Pomaga poprawić poziom nawilżenia i teksturę skóry. Także przejdziemy do aplikacji. Ja już nagrywałem swatche tych produktów, więc wiem, że ta baza jest delikatnie zielonkawa. Zobaczymy, czy ona będzie przy okazji wyrównywała zaczerwienienia, w sensie łagodziła zaczerwienienia przez ten kolor, czy raczej po prostu się, wiecie, tak wchłonie w skórę i nie będzie robiła niczego w tym kontekście. Z tego, co zrozumiałem, jest to baza bez silikonu, ma być nawilżająca przy okazji. No i też na stronie jest napisane, że po godzinie użytkowania skóra była bardziej świetlista i pełna blasku. Dla mnie jest to troszeczkę... Pachnie też delikatnie miętą, muszę wam powiedzieć. Dla mnie jest to troszeczkę dziwna obietnica, bo przeważnie mam tak, że jeżeli produkt jest rozświetlający, a w środku, no nie do końca wiem, czy ja widzę jakieś drobinki, czy to po prostu jest tak dziwnie rozpuszczona ta zielona formuła, ale w każdym razie jestem przyzwyczajony, że jak produkt jest rozświetlający, to raczej nie jest wygładzający, aczkolwiek zobaczymy. Na razie ta baza zastygła na taki bardzo satynowy efekt na skórze. Natomiast jak będzie dalej... W ciągu dnia czas pokaże. Aplikuje się całkiem przyjemnie, bezproblemowo. Faktycznie skóra wydaje się być delikatnie bardziej gładka, ale właśnie nie czuć, żeby to było takie typowo silikonowe, jeżeli chodzi o konsystencję tej bazy. No i nie wiem, całkiem przyjemnie to wygląda. Przy okazji faktycznie ta skóra jest gładka, ale... nie matowa. Ona jest taka bardzo naturalna, jeżeli chodzi o swoje wykończenie. Tak jak mówię, zobaczymy, jak to się będzie nosiło pod makijażem, ale pierwsze wrażenie jest takie, że całkiem ładnie to wygląda. Stwierdzam, że przesuwamy się troszeczkę bliżej, żebyście wszystko dobrze widzieli i teraz pójdziemy sobie do podkładu. Akurat na tej bazie nie chciałem używać niczego nowego. Stwierdziłem, że użyję coś, co bardzo dobrze znam. No i teraz użyjemy sobie właśnie jednego z BB kremów, do którego lubię wracać raz na jakiś czas. To jest chyba moja już druga butelka. Na pewno nie pierwsza, bo pierwszej już nie mam. Także to jest moja druga prawie na pewno butelka. Ja ten BB krem użyłem po raz pierwszy równo rok temu, bo to było też w czerwcu, bliżej tak 18 czerwca pamiętam, a może nie, nawet wcześniej trochę, bo pamiętam, że wtedy leciałem do Anglii i wtedy go też ze sobą zabrałem, bo bardzo mi się fajnie sprawdził pod kątem tego, jak wyglądał na skórze, ale też na mojej skórze był dość trwały, więc od tamtego czasu przewróciłem bazę, więc od tamtego czasu lubię sobie cyklicznie do niego wracać i przy okazji ja też raz na jakiś czas z marką Veolia współpracuję, więc mam od nich kod. Jeżeli macie ochotę na zakupy w Veolia albo na przykład na ten BB krem albo na cokolwiek innego, to dam wam pod spodem kod zniżkowy, jaki właśnie obowiązuje w ich sklepie internetowym, więc jak macie ochotę na coś z Veolia, to możecie sobie skorzystać. Ja lubię na przykład ich olejek do makijażu, ich olejek różany do ciała, ich samoopalacz 20 Second Magic Eye Treatment, czy jak to się tam nazywa dokładnie. Jakby jest sporo produktów od nich, które jest naprawdę bardzo, bardzo fajnych. Natomiast dzisiaj właśnie będziemy używać tego BB kremu. Ja go mam w odcieniu 1,5. Trochę smarowałem się ostatnio samoopalaczem. Nie wiem, czy to będzie mój dobry kolor na teraz. Na razie wezmę tylko jedną pompkę. Najwyżej sobie go dobuduję. Natomiast mam go chyba we wszystkich odcieniach, bo mam też ten przywilej, że mi marka go wysłała w paczce PR. Więc na pewno będę miał kolor dla siebie. Chociaż mam wrażenie, że ta baza mnie troszeczkę tak rozbieliła minimalnie. Natomiast wiem, że 1,5 się zawsze do mnie bardzo ładnie wtapia. On jest właśnie taki satynowy w wykończeniu. Też delikatnie wygładza, więc on powinien ładnie z tą bazą się złączyć. Mamy tutaj też SPF 20. No i całkiem przyjemne krycie. Także
na co dzień mi to w zupełności wystarcza. Przy tym ciągłym takim zachowaniu lekkości, o którą mi ostatnio chodzi, bo tak jak pamiętacie, zawsze kiedy mam skórę w lepszym stanie, to lżej kryjące produkty są przeze mnie jakoś tak bardziej chętnie wybierane. No i w sumie ta pompeczka mi wystarczyła na całą twarz plus na odrobinę szyi. Nie nakładałem niczego na czoło, bo jak widać mam grzywkę, więc trochę bez sensu nakładać tam produkt moim zdaniem. No i też przy okazji dodam, dlatego że ja wszystkie produkty sobie otworzyłem jako ściągawkę na iPadzie przed sobą, więc otworzyłem też ten produkt. No i Veolia mówi, jeżeli chodzi o jego korzyści i efekty, to jest właśnie satynowe, długotrwałe wykończenie, wygładzenie nierówności skóry, poprawa jędrności i elastyczności skóry, zwężenie porów skóry przy regularnej aplikacji, więc mamy działanie pielęgnacyjne, działanie antyoksydacyjne plus ten SPF oczywiście i jest bezzapachowy, dostosowany do potrzeb skóry wrażliwej. Dostępny w 6 odcieniach. 149 zł, o ile dobrze pamiętam, i jedziemy dalej. W ogóle, jeżeli ja będę trochę ciągnąć nosem, to też Was za to przepraszam, dlatego że mam alergię i dzisiaj będę po raz pierwszy zażywać moje leki antyhistaminowe. To są chyba takie przeciw alergii, przynajmniej takie poprosiłem dzisiaj u pani w aptece. Ostatnio, w sensie nigdy ich nie zażywałem, ale stwierdziłem, że się poddaję i czas najwyższy je dać im szansę, ale powiedziała, żebym używał ich dopiero dzisiaj wieczorem, bo są podobno usypiające, także na razie jeszcze dzisiaj muszę przetrzymać. Natomiast teraz idziemy do korektora, właśnie tego najnowszego, który dosłownie kilka dni temu się pojawił na stronie polskiej Sephory. Jest to korektor ze Smashboxa z linii Halo, czyli że tej bardziej rozświetlającej Healthy Glow 4-in-1 Perfecting Pen. Ja mój mam w odcieniu F20N. On na stronie Sephory kosztuje 159 zł i w środku mamy, już Wam mówię, 3,5 ml, więc to nie jest najgorzej jak na te takie korektory w pisaczkach, one potrafią mieć naprawdę o wiele mniej, chociażby ten korektor, który ja nawet lubię, o, tutaj jest, ten z YSL, który jest jeszcze droższy, który ma w sobie 2,5 ml, więc o mililitr mniej, tak więc w tych pisaczkowych korektorach, no niestety praktyką jest to, że są one mało pojemne, ale jeżeli będzie fajna formuła tego korektora, to będę mógł mu to w stanie wybaczyć. I na stronie Sephory możemy przeczytać, że jest wegański, cruelty free, niekomedogenny, odpowiedni dla wszystkich typów skóry. Ma lekką, oddychającą formułę, zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego, w tym nawilżający kwas hialuronowy, odżywczą witaminę E, zieloną herbatę i żeńszeń. Jest to formuła wzbogacona o primer, która nawilża skórę, dzięki czemu staje się ona miękka i jędrna. Jeżeli chodzi o krycie, to jest to krycie średnie, ma dawać świetliste wykończenie, odporne na wodę, pot i wilgoć i ma być odporne na powstawanie grudek, spływanie i osadzanie się w drobnych liniach przez 24 godziny. Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, strona mówi, że krycie będzie średnie, więc spodziewam się, że moje zasilenia pod okiem przykryte do końca raczej nie zostaną, więc pewnie w przyszłości chciałbym ten korektor może łączyć z jakimś korektorem kolorowym pod spodem, żeby to krycie było, wiecie, takie jak powinno być. Natomiast zobaczymy, jak on się w ogóle będzie nosić i czy on przetrwa w ogóle próbę, jakby test, i czy będę chciał go po pierwszym dniu noszenia w ogóle jeszcze próbować łączyć z kolorowym korektorem, czy może uznam, że formuła jest na tyle beznadziejna, że bawienie się w kolorowy korektor nie ma najmniejszego sensu. Faktycznie jest taki bardzo, bardzo leciutki. Krycie też średnie, tak jak producent obiecuje, co nieco mi przebija, ale nie wygląda to najgorzej. Natomiast troszeczkę mi tutaj wyszło suchych skórek, bo zacząłem wprowadzać nowy retinol i mam delikatny problem ze złączeniem tego korektora w bazę i w BB. Aczkolwiek poza tym wygląda naprawdę bardzo lekko i naturalnie, a sam poziom krycia, no to oczywiście będzie już zależało od Was, czy tyle Wam wystarczy, na ile wiecie, macie mocno zasilnioną skórę pod okiem, a może nie macie na przykład wcale i potrzebujecie tylko trochę takiego rozjaśnienia. Jeszcze sobie dam może tak bliżej pod samą rzęsę. Natomiast też to, co widzę, to na mnie jego wykończenie. Miałem dość teraz suchą okolicę pod okiem. Nie nałożyłem sobie kremu żadnego tak na świeżo przed aplikacją. No i on ma raczej takie naturalne, może lekko satynowe wykończenie, ale bliżej mu do takiego po prostu zwykłego naturalnego wykończenia niż świetlistego. Ogólnie mi to nie przeszkadza, bo to też bardzo ładnie łączy się z satynowym wykończeniem BB kremu. Podejrzewam, że gdyby ten korektor był ultra świetlisty, no to by się po prostu nie łączył ładnie. Wiecie, o co chodzi. Natomiast też widzę, że go nakładam
przez to, że ma raczej lekkie krycie, a mi na tym kryciu jako tako zależy, nakładam go trochę więcej niż innych korektorów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak widzicie, nie nakładam takich małych kropeczek, tylko jadę w całkiem dużą ilość miejsc. I sobie tutaj jeszcze właśnie na tej granicy znowu go podbuduję, żeby on ładnie sobie przeszedł w podkład poniżej. O, i teraz jak go dobudowałem z tej z drugiej strony, wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej jest kryjący, więc go jeszcze sobie bardziej nawet podbuduję tutaj. Nawet wiecie co, zrobię tą taką sztuczkę, jak czasami się robi, że się nakłada korektor i daje mu sekundę posiedzieć pod okiem, żeby on podsechł i wtedy dopiero się będziemy bawić w wyklepywanie. Może dołożę go sobie jeszcze tak tutaj w tym miejscu, żeby się rozświetlić i tam, gdzie normalnie bym do rozświetlenia korektor nakładał, to go sobie też dodamy, bo oni mówią, że to jest 4 w jednym do konturowania, czyli że jako bronzer, rozjaśnianie, jako zakrywanie niedoskonałości i jako korektor pod oczy, o ile się nie mylę, takie są 4 obietnice. Także dam go jeszcze właśnie w tych miejscach i niech pod oczami wysycha, a tutaj już zacznę sobie delikatnie blendować. I teraz widzę, że to też jest kwestia suchych skórek. Muszę się chyba bardziej nawilżać pod okiem, bo na reszcie twarzy on się łączy bardzo ładnie z BB kremem i z bazą, tylko pod okiem jest delikatny problem, więc muszę znowu sobie wprowadzić jakieś mocniejsze nawilżenie pod oczy albo nie używać retinolu pod oko. Zwłaszcza takiego mocniejszego. Ale wygląda ogólnie poza tą delikatną suchością, która jest moją winą, całkiem przyjemnie i na razie ładnie się trzyma i nie zbiera się w liniach pod okiem, więc zobaczymy, jak to będzie rzutowało właśnie na trwałość po tym, jak się z nim zapudruje. No w sumie tak jak patrzę w podgląd, całkiem dało się on ładnie podbudować, więc da się z niego wyciągnąć nawet trochę więcej niż średnie krycie i w tym momencie jestem z niego już powiedzmy tak na co dzień wystarczająco zadowolony. Jakbym robił taki makijaż na jakieś wyjście, pewnie chciałbym sobie właśnie kolorowy korektor dać pod spód, jeżeli chodzi o większe wyjście, ale na co dzień myślę, że wystarczy. Na szybko nawilżę sobie usta. Mam olejek właśnie z marki Morphe 2. Morphe 2 to jest podmarka Morphe. Jest to marka, która niedawno weszła do polskich Douglasów, dosłownie, nie wiem, z tydzień temu. Jest to marka, która jest kierowana teoretycznie do bardziej takiej młodszej audytorii, do dosłownie nastolatków. Mnie osobiście ani Morphe, ani tym bardziej Morphe 2 jakoś nie urzeka, nie jara mnie ani ich estetyka, ani ich produkty. To są produkty takie, znaczy teoretycznie w założeniu by mnie jarały, bo to są właśnie takie produkty bardziej pielęgnacyjne, trochę lżejsze, bardziej naturalnie wyglądające na skórze. Niemniej jednak coś z nimi jest, że po prostu mnie do siebie nie przekonują, więc ja, wiecie, nie jestem zajarany tym, że ta marka weszła do Polski. Natomiast jakby Was te produkty interesowały, to tak czy siak je przetestuję. Ja też mam historię tego, że już bywałem sceptycznie nastawiony do marek, przetestowałem ich rzeczy i później mi się fajnie sprawdzały i z kolei miałem też w drugą stronę marki i produkty, na które się ekscytowałem, okazywały się dla mnie słabe, więc mimo, że do samej marki podchodzę sceptycznie, to jednak pozwolę produktom mówić samym ze siebie. No i pierwszym, który przetestujemy, będzie olejek. On kosztuje 59 zł. Dostępny jest w 6 odcieniach, przynajmniej na polskiej stronie Douglasa. Ja mam odcień taki troszeczkę fioletowy, Shiny Dancer się nazywa dokładnie. W środku mamy odżywcze olejki Moringa, Jojoba i olejek kokosowy, więc będzie nadawać duży poziom błysku, lekki poziom krycia i ma właściwości właśnie takie nawilżające, pielęgnacyjne. Także zobaczymy. Na razie go nałożę tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby usta nawilżyć, bo są mega suche, ale za chwilę mam jeszcze parę innych produktów do przetestowania właśnie do ust, także to tylko i wyłącznie tak, wiecie, na chwilę w celu nawilżenia. Całkiem przyjemny jest na ustach. Trochę nieprzyjemnie smakuje, ale jeżeli chodzi o sam olejek, myślę, że nawet byłbym go sobie w stanie wrzucić do jakiegoś plecaka, żeby mieć go pod ręką, bo ani nie daje za dużo koloru, trochę podbija mój naturalny kolor ust, nie jest tego koloru z drugiej strony za dużo. Jest to ok olejek. Za 59 zł, jeżeli lubicie więcej zapłacić za produkty do ust, myślę, że może Wam się spodobać. No i kolejny produkt z Morphe 2 to będzie róż w sztywcie.
kremowy róż, więc nakładam go prosto na mój BB krem. Kosztuje na stronie Douglasa 75 zł, nazywa się Perk Up Cheek and Lip Color, więc to też jest produkt, który można nakładać na usta. Mam go w odcieniu Pink Me Up, na stronie jest dostępnych 5 odcieni. Zobaczmy, jak będzie wyglądać. Tak jak go swatchowałem sobie na dłoni, żeby Wam pokazać w szybice, kolor wydaje się być taki lekko transparentny, nie za mocno kryjący, więc nałożę go na razie, tak wiecie, całkiem sporo. No i zobaczymy, czy to się teraz wyblenduje. Widzę, że on tak delikatnie przystyga, bo nie ślizga się super mocno po twarzy. I wykończenie na mojej skórze jest raczej takie satynowo-naturalne. Wygląda jak najbardziej ok, ładnie się wtopił z całością. Nie jest to w żaden sposób produkt, za którym ja bym szalał i powiedział: wow, wygląda to tak niesamowicie, mam jakby podobne róże, które dają mi podobny, taki sam właściwie efekt. Ale nie jest to też zły produkt, więc jeżeli Wam się podoba, też mogę powiedzieć, że jestem na tak, ale wiecie, żadnej ekscytacji tutaj nie ma. Na razie moje zdanie takie sobie o Morphe, że to są pewnie ok produkty, ale nie ekscytujące, się utrzymuje. Dalej mam taką paletkę, czwórkę, która ma w sobie produkty tak naprawdę do wszystkiego. Mamy tutaj cień do oczu, mamy tutaj róż do policzków, mamy w środku produkt do ust, taki balsam i mamy też kremowy rozświetlacz. Na razie jestem przy kremowej fazie makijażu, więc zaczniemy sobie właśnie od tego rozświetlacza. Jest to wazelinka ze złotą drobinką w środku. Jestem ciekawy, czy mi to rozpuści wszystko, co jest pod spodem, czy może będzie ładnie się zachowywać. Natomiast możemy sobie go przetestować już teraz. Z takiego typu rozświetlacza zawsze glow będzie najbardziej naturalny, jak się da, bo skóra jest po prostu mokra, ale ja zawsze się właśnie obawiam tego, że porozpuszcza mi się makijaż. Natomiast całkiem ładnie, lekko to wygląda. Przy mojej mieszanej cerze wiem, że ja po taki rozświetlacz raczej sam bym nie sięgnął, ale jakby ktoś miał na przykład bardzo suchą skórę, to taka formuła mogłaby się mu sprawdzić, tak myślę. Na twarzy też nie wybija ta złota drobinka. Skóra po prostu wygląda na lekko mokrą. Ach, i nie powiedziałem, ta czwóreczka występuje w 3 odcieniach na polskim Douglasie i płacimy 95 zł za niego, za ten quad, czwórkę, ale mamy w środku 4 produkty, więc ta cena, można powiedzieć, w pewnym stopniu jest do uzasadnienia. Zwłaszcza ten tutaj cień jest bardzo ładny moim zdaniem. Ja nie wiem, czy ja bym go nie wykorzystał też jako rozświetlacza, ale zobaczymy potem, jak już się zapudruje. Wtedy też przetestujemy sobie ten róż. No i nie wiem, może teraz wytrę ten balsam konkretnie, który mam na ustach i przetestujemy właśnie ten kolorek, który nazywa się Coco Rose, czyli że kokosowa róża. Jak ja zacząłem go próbować nabrać na palec, żeby go zaswatchować, to możecie zobaczyć, zrobiła się taka dziura, więc ta formuła jest dość delikatna, także trzeba uważać, żeby tego produktu nie uszkodzić. Krycie jest, jak widzicie, takie dość lekkie. I na ustach też to jest taka bardziej treściwa wazelinka. Raczej nie spodziewałbym się, nawet bym powiedział, że to bardziej wygląda jak taki gęsty błyszczyk na ustach o małym poziomie krycia. Więc nie spodziewałbym się po tym produkcie czegoś w rodzaju szminki, ale tak jak powiedziałem, te rzeczy z Morphe 2 raczej mają być takie mało kryjące, bardzo lekkie i naturalne. Więc to się wpisuje, ten kolor konkretnie na moich dość różowych ustach nie wygląda najlepiej. Być może jakiś inny z odcieni prezentowałby się lepiej, ale działa, na razie działa. Na szczęście w żaden sposób nie smakuje, ale już widzę, że zaczynają mi się robić takie... Widzicie takie białe linie na ustach od tego produktu? Ja czegoś takiego też nie lubię bardzo. Także, no nie wiem, czy ja będę do tego konkretnie produktu przekonany. Dobra, i tak go za chwilkę wytrę, bo mamy jeszcze jeden produkt do przetestowania, jeżeli chodzi o usta. A na razie pojedziemy do zapudrowania się. Przy pudrowaniu też użyję czegoś, co bardzo dobrze znam i bardzo lubię. Jest to puder z Sensai. Ostatnio jeden z moich ulubieńców. Także myślę, że dzięki niemu będę w stanie ocenić, jak ta baza wpłynęła na BB krem, który też jest produktem, który dobrze znam i lubię. Ale zdecydowanie widzę, że znowu wchodzę troszeczkę w fazę lekko przesuszonej skóry od wprowadzania retinolu. Zacząłem teraz wprowadzać nowy, ale to jest już moje drugie użycie w przeciągu jednego tygodnia, więc używałem go 2 razy w tygodniu. No i powiem Wam, że ta suchość jest naprawdę
bardzo, bardzo znośna. Pamiętam, jak używałem te produkty od Pariens i wprowadzałem je przez bardzo, bardzo długi czas i za każdym razem łuszczyłem się jak jaszczurka. A teraz po użyciu dwa razy w przeciągu jednego tygodnia suchość jest absolutnie do opanowania, więc jestem dobrej myśli, że będę mógł wreszcie wprowadzić sobie retinol i znalazłem taki, który nie jest dla mnie za mocny. Bo wiadomo, takie pierwsze przesuszenie jest jak najbardziej ok, kiedy produkt wprowadzamy, no ale przesuszenie nie powinno trwać kilka miesięcy. Korektor bardzo ładnie przyjmuje puder. Delikatnie się zbiera tutaj, zwłaszcza w załamaniu powieki. Zobaczymy, czy to się powstrzyma później właśnie po już zapudrowaniu. Ale wygląda ok. Wszystko wygląda na razie dość ładnie. Pomijamy moją suchość. No i tak jak mówiłem, ja bym chciał odrobinkę więcej krycia, ale ja to ja. Nie możemy gniewać się na korektor obiecujący średnie krycie, że daje nam średnie krycie. Poza tym nie każdy potrzebuje mocnego albo pełnego krycia na co dzień, albo wcale czasami. Także takie krycie, jakie producent obiecuje, takie krycie mamy i jest jak najbardziej ok. Teraz mam dwa róże do wykorzystania, więc sobie zrobimy dwa policzki. Chcę przetestować róż od Kylie. Ja od Kylie już testowałem zarówno bronzery, jak i rozświetlacze i uważam je za całkiem fajne produkty. Też nie urywają mi niczego, nie jaram się jakoś totalnie nimi, aczkolwiek są dobre, więc sobie zobaczymy też, jak ten róż się sprawdzi. To jest róż w odcieniu Pink Power. Ona ma jeszcze bardzo kultowy, chłodny odcień różu Winter Kiss, który jest wiecznie wyprzedany. Jest takim, wiecie, można powiedzieć, hitem marki. Róże swoją drogą kosztują 119 zł i na polskiej stronie Douglasa macie 5 odcieni. No i właśnie ten Winter Kiss, ten chłodniejszy, jest wyprzedany. Ten, który mam przed sobą, czyli że ten Pink Power jest dostępny, tak jest, więc jeżeli Wam się spodoba, to możecie spróbować. No i on jest bardzo matowy w opakowaniu, także zakładam, że będzie miał matowy efekt na skórze. Ja go sobie dam tutaj z tej strony. Lekko w opakowaniu wygląda na brzoskwiniowy, ale na policzku to jest taki lekko różowy koral, więc faktycznie jest tutaj różowy ton w nim. No i nasz różowy kremowy róż pod spodem też trochę podbija efekt. Nałożę go sobie trochę więcej, żebyście go widzieli. Skoro nakładam jakby dwa inne róże na policzki, to domyślacie się, że ja nigdzie nie wychodzę, więc się nie będę przejmować, jak wyglądam. Ale bardzo ładnie się buduje ten róż. Jest mega taki aksamitny, bardzo gładki. No i buduje się od lekkiego po dość mocny. I im mocniej go dokładam, tym bardziej widać z niego ten różowy ton. Znowu na tej suchości, tutaj gdzie mi wyszła suchość pod okiem, mam bardziej odcięty puder i korektor niż ten róż. Nie chce się blendować, bo tutaj on się blenduje przepięknie. Także nie jest to kwestia różu. Chociaż wydaje mi się, że jest z niego bardzo, bardzo delikatne satynowe wykończenie, bo jednak ta skóra nie jest taka, wiecie, totalnie zasuszona. Mam nadzieję, że to widzicie, że jakby trochę tam światła się odbija. Także róż jest bardzo przyjemny. I z całej trójki, bronzer, róż i rozświetlacz, chyba po róż bym się sięgał najchętniej. Znowu, nie jest to przełomowa formuła moim zdaniem. Ładny kolor, formuła dobrze mi znana, jakby w innych markach też taką mam, ale jest jak najbardziej przyjemna. Natomiast jeżeli chodzi o ten róż tutaj, on jest o wiele bardziej nudowy i wygląda na o wiele bardziej świetlisty w swoim wykończeniu. Róż nazywa się Cinnamon. To jest taki trochę nude, trochę brąz, trochę pomarańczka, bo jest taka cieplejsza, ale jednak bardzo, bardzo nudowy odcień. Wezmę sobie jakiś inny pędzelek. On jakby jest zabrudzony na różowo, ale ja go sobie wytarłem i widzicie, na tutaj w ociku nic nie zostaje. Także będziemy mieli pogląd na ten kolor w miarę na neutralnej bazie. Tak, mam trochę kremowego różu pod spodem, ale powiedzmy, że on za bardzo nie przybija. No i zobaczmy, jak ten tutaj kolorek się prezentuje. On jest bardzo, bardzo delikatny, zdecydowanie też bardziej brzoskwiniowy i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o fakturę, to ta strona troszeczkę jakby gorzej wygląda. On, mam wrażenie, jakby miał mniej krycia czy coś. Po prostu nie wygląda tak ładnie jak ten od Kylie. Być może na przykład jest lepszy składowo pod kątem zdrowia, bo oni chyba z Morphe 2 też próbują robić taką markę bardziej czystą, więc może on ma na przykład lepszy skład, aczkolwiek szczerze wolałbym mieć gorszy skład i taki gładki efekt na skórze, bo i tak mam wrażenie, że jak już się nałoży podkład puder, to ten róż pudrowy i tak tam do
do skóry się nie przedostanie za bardzo. No ogólnie kolorek wygląda tak, jakbym trochę spalił się na słońcu. Nie jest to brzydki kolor, ale chyba jestem trochę uprzedzona do tego Morphe 2, bo tak jakoś mnie nie zachwyca. Już Kylie wolę bardziej. Też nie jestem jakimś największym fanem Kylie, ale przynajmniej jej rzeczy mi się podobają, jak wyglądają na skórze. Zanim przetestuję sobie ten cień jako rozświetlacz i w kącikach oczu, chcę jeszcze użyć dwa nowe bronzery od MAC-a. Wydaje mi się, że nic więcej takiego na twarzy do przetestowania nie mam. W każdym razie MAC wypuścił linię nowych bronzerów, które nazywają się Skin Finish. To jest linia Skin Finish. Mamy dwie formuły, formułę rozświetlającą i formułę matującą, czy taką normalną. Jak będziecie w sklepach sobie wybierać i spojrzycie na opakowania, no to widać po tych formułach, że one są różne, bo ta świetlista ma brokatowe, świetliste opakowanie, ta matowa ma bardziej matowe opakowanie. Natomiast same w sobie pudełeczka, jeżeli chodzi o produkt, są dokładnie takie same. No i co Wam chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o matową formułę, mi to wysłała marka MAC, więc dlatego mam też nie swoje kolory do końca. Jeżeli chodzi o formułę matową, wyszło 10 odcieni i ja mam odcień Light Rosy, czyli że jeden z tych jaśniejszych, więc akurat pode mnie będzie to pasowało. Ale jeżeli chodzi o formułę rozświetlającą, to tutaj w paczce dostałem już odcień Medium Golden, czyli że pewnie trochę za ciemny, ale i tak troszeczkę sobie na twarz nałożymy, przynajmniej żeby zobaczyć, jak się to blenduje i jak to wygląda na skórze. I myślę, że też zrobię dwie strony, skoro tutaj mam róż, który jest bardziej matowy w swoim wykończeniu, to na logikę, którą sobie sam wymyślam, pójdziemy z tym matowym. Wezmę sobie pędzelek od Patryka Ta, dedykowany bronzerom, tak klepnę do środka i zobaczymy, jak się to będzie aplikowało na twarz. Ogólnie ja pamiętam jakiś czas temu w internecie, że była trochę jakby drama na zagranicznym Instagramie, jeżeli chodzi o tą formułę, bo podobno ona nawet miała nie trafić do sprzedaży, bo coś tam było nie tak właśnie z pigmentacją i tak dalej. Jeżeli chodzi tutaj o pigment, jeżeli chodzi o na razie jasny odcień, no to przy takich lekkich klepnięciach pędzelkiem to całkiem szybko się pojawia. Więc napigmentowane to one są, a to jest jakby najjaśniejszy odcień. Mam nadzieję, że na ekranie też to tak się transferuje i w sensie wiecie, że kamera to wyłapuje, bo ja na żywo zdecydowanie widzę, że kolor jak najbardziej się pojawia. Natomiast jeszcze był drugi zarzut, że te bronzery śmierdzą plastikiem. No i powiem Wam, że jeżeli, no ja bym ich nie wąchał, przynajmniej na Waszym miejscu, bo ja to zrobiłem dla Was, żeby wiedzieć, czy śmierdzą i śmierdzą i to bardzo. Chociaż jak leżą na stole, to mi się ten zapach nie rzuca w nos, ale ja też mam bardzo delikatny węch, więc może to dlatego. Aczkolwiek, no, bronzer śmierdzi i to całkiem mocno. Natomiast na skórze wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie się rozciera, powoli się buduje, ale jak najbardziej go widać i podoba mi się, że jest taki jaśniutki. Jakby ten odcień dla mnie powiedziałbym, że jest idealny do używania, bo zawsze mam problem z tym, że bronzery są za ciemne albo za pomarańczowe. Ten jest super cieplutki i te bronzery są ogólnie ciepłe. Są albo bardziej różowe, albo bardziej żółtawe, te z linii Golden, czy z, jakby z tonacji Golden. Aczkolwiek to nie są bronzery do kontorowania, to są bronzery stricte do opalania, ale wygląda bardzo ładnie. Ten jasny odcień matowy, myślę, że będę z niego dalej korzystać, więc ja go sobie tutaj położę na górze, żebym miał go pod ręką. Oczyszczę trochę pędzelek i pójdziemy w ten ciemniejszy na drugą stronę. On ma w sobie taką złotą drobinkę, bardzo, bardzo delikatną ilość złotej drobinki. No i ma takie satynowe wykończenie. I muszę pamiętać, on się nabiera też o wiele bardziej na pędzel. No ale to jest medium, więc wiadomo, że jest ciemniejszy. Tak, i jest zdecydowanie ciemniejszy, o wiele ciemniejszy. Bardzo podobny troszeczkę w tonacji do tego różu, więc może też dobrze go nakładam z odpowiedniej strony, ale będę jechać z mniejszą ilością. Tak więc jak ktoś lubi ciepłe bronzery i chce mocniejszego efektu, to bym szedł w ciemniejszy kolor po prostu. Natomiast ja o wiele bardziej, wiecie, byłbym zadowolony z tego jasnego odcienia, bo no on się ze mną stapia ładnie. Ale obie strony bardzo ładnie się rozcierają bezproblemowo. Jest delikatna satyna z tego bronzera, z tej strony, także widać między nimi delikatną różnicę w formule, natomiast nie powiedziałbym, że ten świetlisty bronzer jest jakiś bardzo świetlisty, raczej bardzo, bardzo lekka satyna w porównaniu do tego totalnego matu, który jest tutaj z tej strony. Natomiast oba bronzery wyglądają
całkiem przyjemnie. Jeżeli jesteście w stanie przeboleć zapach tego opakowania, to uważam, że formuła jest jak najbardziej na tak. Ach, jeszcze Wam nie powiedziałem, ile kosztuje, bo skoro już mam otwarte te wszystkie produkty przed sobą, to mogę Wam udzielić informacji. 195 zł. No taka dość tradycyjna cena jak na Maca, myślę. Także żadnego zaskoczenia w tym temacie. Z tej czwórki mamy już totalnie wszystko przetestowane poza tym cieniem. Znaczy z jednej strony to jest fajny koncept, że w jednym kompaktowym opakowaniu mamy tak dużo różnych rzeczy, że można prawie całą twarz tym zrobić. No zobaczmy, jak będzie z tym cieniem. Ja go sobie najpierw nałożę właśnie w kąciki oczu. Jeżeli tam mi się spodoba, to może go właśnie zaaplikuję jako rozświetlacz. Zobaczę też, jak się to przenosi z pędzlem. Bardzo ładnie się to przynosi z pędzlem. Mam nadzieję, że będzie w ogóle widać, że jest właśnie taka duża ilość mikrodrobinek. Trochę on ma taką brązową bazę, więc może nie jest to najlepszy kolor do kącików oczu, bo mi je przy okazji przyciemnia. No ale jest to w końcu cień, a nie rozświetlacz. Także ta baza brązowawa na samej powiece może wyglądać całkiem dobrze. Dam sobie właśnie tutaj nad źrenicę. No. Bardzo ładna drobinka wychodzi z tego. O, i on też swoją drogą bardzo ładnie się przynosi z pędzlem. Z tej całej czwórki ten cień moim zdaniem jest najlepszym produktem. Bardzo fajna formuła. A zazwyczaj Morphe ma naprawdę bardzo beznadziejne błyski w swoich paletach, także jak mają dostęp do takiej formuły, powinni tą formułę wkładać do wszystkich swoich palet, bo to wygląda 100 razy lepiej. Trochę nieładnie w kącikach, przez to, że mnie przyciemniło, ale tego się nie spodziewałem. No i to nie jest też wina produktu, bo to nie jest jego przeznaczenie. Ale dlatego też odpuszczę go sobie jednak ostatecznie na policzkach. Bo jak przyciemnia, to lepiej sobie nie robić kuku. Ale wiecie co, dołożę trochę palcem. Tylko i wyłącznie eksperymentalnie tutaj na środek. Z palcem jest jeszcze lepiej. Bardzo ładny foliowy cień. Tak, wiecie co, nawet mnie kusi, żeby tą paletkę rozwalić i zostawić sobie tylko i wyłącznie tą górę wrzucić do kuferka, bo akurat cień jest naprawdę bardzo ładny. Wszystko inne było takie sobie. Ten róż do mnie nie przemawia, wolę Kylie albo moje inne róże. Ten balsam mi się w ogóle nie spodobał. No i ten rozświetlacz w kremie wygląda całkiem ok, ale to nie jest produkt dla mnie osobiście. Wytrę teraz sobie wszystko z ust i nałożę mój docelowy produkt, w którym chcę już zostać, bo bardzo mi się podoba po prostu samo opakowanie i koncept. Będzie jeszcze mgiełka, ale jakby ostatni produkt taki typowo makijażowy, który będzie się dało zobaczyć na twarzy. Jest to, słuchajcie, Lip Maestro Lip Satin. Czyli, że satynowy balsamo szminka do ust, która nie ma jakoś dużo krycia, bo słoczowałem na dłoni ten balsam i jest taki półtransparentny, więc być może będzie to coś w stylu takiego, wiecie, tintu, jakie lubię, albo balsamu koloryzującego. Śliczne opakowanko, nieśliczna cena, bo 209 zł. Odcienie na stronie Douglasa jest 6 i ja mam odcień numer 01. I ten odcień wydaje mi się być bardzo zbliżonym odcieniem do koloru moich ust. Także przez to delikatne krycie on nawet jakoś bardzo na moich ustach się nie pokazuje. No i też przez kwestię tego, że to są prawie identyczne kolorki. Jest taki całkiem przyjemny, lekko nawilżający. Natomiast tak jak patrzyłem, oczywiście mają bardziej intensywne kolory. Więc jakbyście na przykład wybrali sobie jakąś czerwień, no to wtedy jak najbardziej moglibyście się spodziewać dużo bardziej intensywnego efektu. I ma super, super precyzyjny aplikator. Jak go się tak obróci z tej strony, którą się nakłada na drugą, to naprawdę można sobie bardzo dokładnie te usta wyrysować. No i też wykończenie dokładnie takie, jak producent obiecuje, czyli że satynowe. Jeżeli lubicie drogie szminki, no nie wiem, ta mi się podoba, wygląda całkiem ładnie. Drogie szminki, które mało kryją, no to wtedy może bym powiedział, że jestem na tak, ale znowu, tutaj akurat trzeba troszeczkę wyrzucić ze swojego portfela. No i wiadomo, to nie jest dla każdego i to nie jest też obowiązkowy krok w żadnym stopniu, no bo to tylko szminka do ust. I moim zdaniem, jeżeli porównujemy sobie produkty, na które czasami warto wydać więcej, kontra na te, na które warto wydać troszeczkę mniej, to moim zdaniem na przykład produkty do cery, takie jak podkłady, korektory, dobre pudry, dobre cienie,
To są takie rzeczy, na które moim zdaniem, za które moim zdaniem czasami lepiej zapłacić więcej. Z kolei właśnie takie rzeczy jak balsamy do ust, jak szminki, jak kredki, jak linery, one przeważnie są robione wszystkie w jednym i tym samym miejscu, po prostu dla różnych firm. No i sama różnica w cenie, jeżeli chodzi o bardzo podobną formułę, jest nieadekwatna. Po prostu płacimy za markę. Jak ktoś to lubi, to jestem jak najbardziej na tak, bo to jest fajna marka. Ja lubię Giorgio Armani. No i mamy też ładne opakowanie, ale da się taniej. Także ja osobiście, jakbym miał wydać większe pieniądze, wolę wydać większe pieniądze na jakąś fajną paletkę z cieniami, albo właśnie na podkład czy puder. Ostatni produkt na dzisiaj, mgiełka do twarzy. Teoretycznie nie powinienem używać mgiełki do twarzy, bo sprawdzam bazę, aczkolwiek, bardzo chcę ją przetestować, bo nigdy jej nie miałem, a zawsze byłem bardzo ciekaw. Ona oryginalnie występuje w czarnym opakowaniu, ten taki najbardziej kultowy wariant tej mgiełki. Tutaj tą, którą ja mam konkretnie, to jest wersja kokosowa, Coconut Bliss. Kosztuje 103,39 zł. Natomiast dlaczego chciałem tak bardzo przetestować tą mgiełkę? To dlatego, że to jest mgiełka, która jest jak spray do włosów, czyli że z niej leci ta mgiełka cały czas, wiecie, bez klikania, tylko ona tak jakby cały czas leci. I dlatego chciałem ją zawsze przetestować, bo jest to tak, no, ciekawy koncept i faktycznie leci. Bardzo przyjemna taka delikatna mgiełka i ładny kokosowy zapach. Jeżeli nie lubicie kokosowego zapachu, to Was uprzedzam, że Wam się nie spodoba, aczkolwiek ja nie mam nic przeciwko. Zobaczmy, co oni tutaj jeszcze obiecują. Jest tutaj w środku witamina E, bo akurat na stronie producenta nic nie jest napisane, tylko i wyłącznie, że, w sensie na stronie Douglasa, tylko i wyłącznie, że to jest spray do twarzy. Natomiast na opakowanku mam napisane, że mamy w środku witaminę E, mamy witaminę B5, mamy ekstrakty owocowe, ma zapewniać rozświetlające wykończenie, no i jest właśnie z dodatkiem zapachu kokosa. Teraz tak. Dlatego, że jest to normalnie rozświetlająca mgiełka, w każdym innym wypadku raczej bym po nią chyba nie sięgnął. Mamy wakacje, ja mam cerę mieszaną i się świecę przeważnie. Aczkolwiek, tak jak teraz się malowałem i zauważyłem, że jestem trochę przesuszony po retinolu, chociaż cieszę się, że nie aż tak bardzo jak kiedyś, ale jest dzisiaj trochę bardziej sucho niż normalnie, to myślę, że nie powinna mi zaszkodzić. Także kwestia eksperymentu dzisiaj, tylko i wyłącznie. Zobaczymy, bo jestem bardzo ciekaw. Jest to. Och! Jakże odświeżająco i przyjemnie. Po prostu jakbym się psikał wodą termalną, a przy okazji to, że jest to takie miałkie i nieplujące, to jest to przyjemne doświadczenie. Dosłownie jak woda termalna, bo miałem problem z niektórymi mgiełkami, że one tak plują. Chciałbym, może mają, jestem ciekaw w sumie, czy mają mgiełkę tego typu, która byłaby na przykład matująca. Jest! Chociaż nie wiem, czy to jest też continuous, bo patrzę na stronę. Jest mattifying setting mist. 95 zł. Dokładnie takie samo opakowanie. I też napisane jest zasilany powietrzem aerozol. Więc wydaje mi się, że też będzie psikające. Także może tak konkretnie na co dzień nie byłoby dla mnie, ale chyba sobie spróbuję zamówić matującą na później. Bo po taką będę sięgać o wiele chętniej. I nawet powiem Wam szczerze, zabrać ze sobą na przykład gdzieś na miasto, żeby dodać troszeczkę takiego odświeżenia, bo jest to dosłownie jak woda termalna, takie przyjemne, trochę chłodzące i chętnie bym spróbował. Za bardzo mnie to nie rozświetliło, ale troszeczkę dodało satyny. Zobaczymy, jak będzie w przeciągu dnia. No, powiem Wam, że nie najgorzej. No więc dobra, zanim przejdę przeżyć resztę mojego dnia, zróbmy sobie szybkie podsumowanie, żeby wiedzieć, do czego odnosić się pod koniec właśnie dnia, wieczorkiem, przy ostatecznej recenzji. Róż do policzków, jak najbardziej ok. Formuła taka tradycyjna, nie mam nic do zarzucenia, nie zwala mnie też z kolan. Jeżeli chodzi o korektor, średnie krycie, dość lekki. Dzisiaj na mojej suchej okolicy pod okiem nie wygląda jakoś genialnie, ale podejrzewam, że jak skoro ta okolica jest tak bardzo przesuszona, to nic by nie wyglądało tak bardzo genialnie. Więc na temat tego korektora jeszcze będziemy się wypowiadać pod koniec miesiąca w podsumowaniach kosmetycznych. Myślę, że tam będę miał o wiele taką bardziej obszerną opinię. Natomiast używałem go też na modelce, bo robiłem Reelsa dla Smashboxa właśnie z tym korektorem. No i on na modelce, która miała nawilżoną normalnie skórę, bardzo ładnie wyglądał. Ja go dzisiaj właśnie chciałem docelowo przetestować pod kątem trwałości przede wszystkim, bo już jak wygląda na skórze, wiem, przynajmniej na tej, która nie jest sucha, bo na suchej
Genialnie nie jest, ale też nie jest źle. Także powiem Wam, jak dzisiaj się nosił, ale więcej informacji podejrzewam, że będzie jednak pod koniec miesiąca. Jeżeli chodzi o bazę, bardzo ładnie, faktycznie moja skóra jest ładnie wygładzona, także będę z niej też dalej korzystać. Zobaczymy, czy pod koniec dnia będzie wciąż wyglądała skóra tak samo dobrze. Aczkolwiek na razie jestem wstępnie zadowolony. Puder, którego używam, wiecie, że bardzo lubię. Jeżeli chodzi o tą paletkę, cień na samej górze, ten jako pierwszy, no jest naprawdę bardzo ładny. Reszta produktów ze środka nie wywiera na mnie największego wrażenia. Nie są to po prostu kosmetyki chyba dla mnie. Jeżeli chodzi o bronzery, uważam, że są naprawdę bardzo przyjemne. Brzydko pachnie to opakowanie, ale jeżeli jesteście w stanie to przeboleć, to formuła moim zdaniem to jak najbardziej wynagradza. Tak sobie jeszcze oglądałem. Mgiełka bardzo odświeżająca, bardzo przyjemna i powiedziałbym, że zastygła na dokładnie praktycznie to samo wykończenie, co przed chwilką miałem, może lekko bardziej satynowe, więc jakoś bardzo taka świetlista też nie jest. Ale jest przyjemna. Ta szmineczka moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest super droga, ale wygląda mega przyjemnie. Tak samo moim zdaniem bardzo ładnie wygląda ten róż na policzkach. Mega gładko, bardzo ładnie się blenduje, także to też sobie chyba zostawię ostatecznie na górze. Znowu Drop of Perfection. Też bardzo lubię, jest to jeden z moich ulubionych BB kremów. No i jeżeli macie ochotę, to przypominam Wam, że mam kod zniżkowy pod spodem. A jeżeli chodzi o ten olejek do ust, nawet nie wiem, czego sobie ostatecznie nie dołożę, bo ta szminka, pomimo że jest taka satynowa, to nie jakoś, wiecie, nie nawilża najlepiej, więc chyba nabuduję jeden produkt na drugim, dodam sobie troszkę więcej glow, także akurat ten olejek, mam bardzo dużo balsamów do ust, więc nie potrzebuję, ale gdzieś tam pod ręką też będę miał, no i ma taki całkiem przyjemny, bardzo delikatny kolor, także z całości Morphe, mgiełka i ten olejek mnie najbardziej urzekają. Także widzimy się za chwilkę wieczorem. W podsumowaniu zobaczymy, jak ten makijaż na mnie przetrwał. No więc, moi drodzy, jestem z powrotem. Za chwilę wracam do spania, bo troszeczkę mi się przysnęło, aż mi się trochę tył głowy odkształcił. Aczkolwiek mam praktycznie cały dzień już za sobą. No i powiem Wam, że wszystko wygląda ok. Wszystko wygląda ok. Boki twarzy, jeżeli chodzi o wszystkie produkty, które używaliśmy do wykończenia twarzy, czyli że róże, bronzery i tak dalej, na mojej skórze boki twarzy są naprawdę u mnie bezproblemowe, więc wszystko absolutnie w takim stanie, jakim nałożyłem, to zostało. Może róż jest trochę mniej widoczny, ale ogólnie róże zazwyczaj trochę zanikają, więc wszystko, co poszło na boki twarzy, podtrzymuje moje zdanie z momentu, kiedy po raz ostatni się widzieliśmy. Jeżeli chodzi o bazę, no to powiem Wam tak. BB krem sam sobie ogólnie nie potrzebuje dużo pomocy, bo ten BB krem z Veolia na mnie się zawsze ładnie nosił. Dzisiaj moja skóra też przy okazji jest troszeczkę bardziej przesuszona przez ten retinol, co Wam dawałem znać, bo wiecie, wcześniej w filmiku. I widzę też, że przy brodzie zaczynam się trochę teraz powoli łuszczyć, ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle, jestem pozytywnie nastawiony. Także on sam w sobie się już ładnie nosi, dodatkowo ma pomoc jeszcze w tym, że mam dzisiaj bardziej suchą skórę, która się aż tak bardzo nie świeciła. Natomiast skóra też wygląda bardzo gładko, bardzo przyjemnie, także ja myślę, że z tej bazy będę korzystać dalej, będę się nią dalej bawić, no i zobaczymy, czy będzie mi się tak samo dobrze sprawdzać w dni, kiedy nie jestem troszeczkę przesuszony, aczkolwiek pierwsze wrażenie jest całkiem przyjemne, no i jest to też, myślę, ciekawa alternatywa dla tych z Was, którzy nie chcą silikonowej bazy. Ja osobiście nie mam nic przeciwko silikonowej bazie, bo silikon nie jest złym składnikiem, oczywiście zależy jaki, ale jeżeli jest to na przykład zwykły Dimeticone, który w składzie jest tak opisany, nie każdy silikon jest zły, niektóre po prostu się zmywają bardzo łatwo z twarzy, także mi silikon w składzie nie przeszkadza, aczkolwiek jak Wam przeszkadza, to macie tutaj wygładzającą bazę bez silikonu, która przy okazji lekko nawilża. Osobiście uważam, że na taki produkt również jest klientela. Jeszcze tak sobie chcę zerknąć, bo ogólnie pisałem dzisiaj, znaczy nie pisałem, wpadłem do maili z Veolia, dlatego że chciałem sobie przypomnieć ten kod. I okazuje się, że mam jeszcze większy kod niż ostatnio. Wcześniej był chyba na 20... Kurczę, znowu mi iPad wygasł. Wcześniej był chyba na 20%, ale widzę, że mam nowy 21% kod, także jeszcze więcej. Więc BeautyBoy21, tak brzmi mój nowy kod. Ja go Wam też napiszę na początku filmiku, już ten aktualny, jakby ten wyższy. I wiem też, że będą wypuszczać kremy do rąk, bo właśnie w mailu widzę razem z tym nowym kodem, że jutro, czyli że dzisiaj podejrzewam, jak oglądacie ten filmik, będą nowe kremy do rąk, więc pewnie do mnie jutro przyjadą. Mam nadzieję, że też tego... Nie zdradzam tego przez wcześniej,
bo już ten filmik puszczam po premierze, bo o 10 rano była premiera, a ten filmik pewnie pójdzie gdzieś w połowie dnia. Coś jeszcze widzę w tych mailach? A, jeszcze widzę, że można się zapisać na darmowe konsultacje z kosmetologiem pod mailem konsultacje@olikbotanika.pl, ale to też wam wpiszę w tym. W opisie pod spodem, tak. Dobra, co my się dzieje? A, korektor, no tak, korektor w sumie to miała być gwiazda naszego dzisiejszego odcinka, ale widać, jak człowiekowi chce się spać, to troszeczkę rzeczy wypadają z pamięci. Powiem wam tak. Nie jest najgorzej, aczkolwiek. Minimalnie tutaj się pozbierał w linii, pod tym okiem jest trochę lepiej. Natomiast ja wam powiem tak. Kwestia, podejrzewam, tego dzisiejszego mojego... Ten z tyłu kogut mi przeszkadzał. Podejrzewam, że to kwestia tego mojego dzisiejszego przesuszenia, bo tak jak mówię, na modelce, kiedy używałem tego korektora, naprawdę przepięknie się rozłożył od samego początku. Na mnie dzisiaj były małe problemy od samego początku. Kwestia właśnie tego przesuszenia. Więc akurat przy tym produkcie jednak nie chcę go, wiecie, przedwcześnie skreślać, bo wiem, że to nie jest normalna okolica pod okiem u mnie. Okolica pod okiem jest bardziej delikatna, więc dlatego też ten retinol podziałał mocniej u mnie pod oczami niż na reszcie twarzy. Także chcę do tego produktu jeszcze wrócić. Co najmniej pod koniec miesiąca będziecie na jego temat słyszeć w podsumowaniach kosmetycznych, a może nóż widelec mi się spodoba na tyle, że będę wam go jeszcze pokazywać w innych filmikach, tak jak chociażby było na przykład z korektorem z Nataszy Denony, który na początku dałem mu naprawdę negatywną recenzję, a teraz jest jednym z moich ulubionych. Także ten tutaj nie zachowuje się aż tak źle, jak Natasza Denona się zachowywała tego pierwszego dnia, kiedy ją testowałem, bo jest ok, po prostu jest bardziej sucho, ale ta suchość wynika z mojej skóry, więc do tego produktu jeszcze będziemy wracać. Na wstępie to, co mi się podobało, to jego krycie, które faktycznie jest średnie, jak producent obiecuje, ale trochę da się go podbudować, i jego bardzo, bardzo lekka faktura, a ta suchość, tak jak mówię, raczej nie wynika z kwestii tego produktu. Także jeżeli jesteście go ciekawi i jesteście konkretnie ciekawi mojej opinii, po prostu bądźcie ze mną na kanale, jeszcze będziemy do niego wracać. Dzisiaj jest to znak zapytania, jeszcze nie jestem w stanie go wam potwierdzić, tak żeby mówić, możecie biec i brać, bo chcę być pewny czegoś, co wam polecam tak w 100%. Natomiast bardzo mi się podoba ta mgiełka. Tak jak mówię, chcę spróbować matującej wersji, aczkolwiek ta tutaj jest mega przyjemna. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na wasze pytanie na temat tego korektora, jeżeli oglądaliście ten filmik konkretnie z zapytaniem o ten korektor. Ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. No i obiecuję, że do niego jeszcze wrócimy. Jeżeli tak czy siak wam się odcinek podobał, to pamiętajcie o stawieniu łapkę do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!